Kochani, bardzo proszę o ciszę, już jest godzina 11 i czas rozpocząć dzisiejszą sesję. Bardzo serdecznie witam na dzisiejszej sesji i pozwólcie Państwo, że wypowiem na początek formułkę, która sesję otwiera. Otwieram 27. sesję Rady Powiatu Bartoszyckiego. Jeszcze raz witam serdecznie panów starostów obecnych tutaj na sali, wszystkie panie, które pani skarbnik, pani sekretarz, pani Ula, pani Basia, serdecznie witamy. Witamy wszystkich radnych, którzy są w tej chwili online z nami oraz wszystkich mieszkańców Bartoszyc, telewizję Barca, która to transmituje na żywo. Szanowni Państwo, dzisiejsza sesja została zwołana na wniosek zarządu powiatu i ona została zwołana w zasadzie w jednym tylko celu, żeby przegłosować jedyną uchwałę budżetową dotyczącą nagród jubileuszowych oraz przeznaczenia pieniędzy na remont dachu. Na remont dachu w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnym numer 2 w Bartoszycach. Tak, no i oczywiście wynagrodzenia dla nauczycieli, 6% podwyżki nauczycieli dostają, także możemy zacząć procedowanie. Na początek pozwolę sobie sprawdzić kworum. Czyli bardzo proszę radnych o potwierdzenie swojej obecności na sesji. Już jest 11 radnych. Jeszcze chwilę poczekamy. Szanowni Państwo, może... Pan Rogowski... O, jeszcze Pan Przybysz się zareagował bardzo dobrze. Pan Rogowski dzwonił właśnie, że... Rozumiem. Szanowni Państwo, stwierdzam, że obecnych w tej chwili radnych jest 12. Minimalna liczba radnych, żeby sesja była prawomocna, to jest 9 radnych, a to oznacza, że obrady nasze są prawomocne i możemy podejmować decyzje zgodnie z prawem. Czyli przechodzimy teraz do ustalenia porządku obrad. Otóż porządek obrad został zaproponowany przez Zarząd Powiatu Bartoszyckiego i wygląda w następujący sposób. Czyli punkt pierwszy, otwarcie obrad 27. sesji Rady Powiatu Bartoszyckiego. Punkt drugi, stwierdzenie prawomocności obrad. Punkt trzeci, ustalenie porządku obrad. Punkt czwarty, podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2020. I punkt piąty, zamknięcie obrad 27. sesji Rady Powiatu Bartoszyckiego. Przegłosujemy ten porządek. Kto z panów radnych jest za tym porządkiem obrad, który właśnie przed chwilą przeczytałem? Kto jest za? Kto jest przeciw? A kto z panów radnych się wstrzymał? Jeszcze czekamy na pana Marcina. To jest, proszę państwa, uroda sesji zdalnych, że czasami trzeba po prostu poczekać.
No, tak czy owak już mogę w tej chwili w zasadzie stwierdzić, że porządek obrad został przez panów radnych przyjętych, bo 11 głosów za to jest liczba wystarczająca do tego. Już jest 12, tak. Więc stwierdzam, że Rada Powiatu przyjęła zaproponowany przez zarząd porządek obrad. Przechodzimy wobec tego do procedowania uchwały, którą pozwolę sobie przeczytać. Uchwała numer 27/143/2020 Rady Powiatu Bartoszyckiego z dnia 1 września 2020 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2020. Na podstawie artykułu 12 punkt 5, punkt 8 i tak dalej, Rada Powiatu Bartoszyckiego uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Zmienia się plan wydatków powiatu zgodnie z załącznikiem numer 1. Punkt drugi. Wydatki budżetu powiatu po zmianach wynoszą 96 378 563 087 groszy. Punkt A. Wydatki bieżące w wysokości 77 188 048 zł i 4 grosze. B. Wydatki majątkowe w wysokości 19 190 515 zł i 83 grosze. Paragraf drugi. Zmniejsza się rezerwę celową na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych na kwotę 44 450 zł i 50 groszy. Punkt czwarty. Rezerwa celowa na wypłaty jednorazowe, nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalno-rentowe po zmianie wynosi 1 181 952 zł i 26 groszy. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się zarządowi powiatu. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2020 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Uzasadnienie do uchwały. Punkt pierwszy. Na podstawie wniosków do Zarządu Powiatu o wypłaty nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych w jednostkach budżetowych zmniejsza się rezerwę celową przeniesienia wydatków bieżących między działami, rozdziałami i paragrafami. To dlatego nie ma dzisiaj uchwały zmieniającej wieloletni plan, tak zwaną WPF-kę, czyli wieloletni program finansowy. Szanowni Państwo, tyle uchwała. Możemy wobec tego przejść do przegłosowania tej uchwały. Kto z panów radnych jest za przyjęciem tej uchwały, którą przed chwilą przeczytałem, kto jest przeciw, a kto z panów radnych się wstrzymał? Cierpliwie poczekamy na pana Marcina. O, już. Stwierdzam, że uchwała numer 27/143/2020 w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2020 została przez Radę Powiatu przyjęta. Szanowni Państwo, tyle jeśli chodzi o program. Jeszcze zanim zakończę dzisiejszą sesję, to pozwólcie Państwo tylko króciutko powiem, że wszystkim uczniom, którzy rozpoczynają dzisiaj rok szkolny, życzę dużo zdrowia,
i bezpiecznej nauki i wszystkiego dobrego. Również te życzenia kieruję do dyrektorów szkół, do nauczycieli, do wychowawców. Obyśmy po prostu w zdrowiu i w szczęściu ten rok przetrwali. Jeszcze o głos prosił pan starosta, dlatego panie starosto też proszę o zabranie głosu. Dziękuję, dziękuję bardzo panie przewodniczący. Szanowni radni, drodzy mieszkańcy Bartoszyc. Dziś mamy datę 1 września 2020 roku. Jest to data, która wskazuje nam początek roku szkolnego, tak jak tutaj już zdążył o tym powiedzieć pan przewodniczący, ale też jest to data, która przypomina nam historię, czyli napaść hitlerowskich Niemiec na Polskę 1 września 1939 roku. Dzisiaj oddajemy właśnie hołd wszystkim Polakom, wszystkim walczącym o Polskę, o wolną Polskę. Dlatego też chciałbym bardzo serdecznie prosić tych, którzy mogą, o zapalenie zniczy. Mamy dzisiaj już pomnik, pod którym możemy to zrobić. Proszę o ewentualnie wywieszenie nawet flagi i oddanie, że tak powiem, hołdu tym wszystkim, którzy za naszą wolną, niepodległą ojczyznę polegli w tamtym okresie czasu. Chcę też nawiązać tutaj do słów pana przewodniczącego i w związku z tym, że mamy w powiecie bartoszyckim stan żółty zagrożenia koronawirusem, nasze obchody dnia 1 września, czyli takiego uroczystego pójścia do szkoły i rozpoczęcia roku szkolnego przez wszystkich uczniów, dzieci i młodzież są dzisiaj w innej konwencji. Dlatego też chciałbym z tego miejsca bardzo, bardzo serdecznie pozdrowić wszystkie te osoby, które idą dzisiaj po raz pierwszy do szkoły, nie tylko średniej, ale również i podstawowej. Chciałbym życzyć nauczycielom, żeby wytrwali w swojej pracy, w trudnej pracy, która jest przed nimi. Ja myślę, po rozmowach z wieloma uczniami, że ten rok szkolny zaczyna się troszkę inaczej, że ta chęć pójścia do szkoły wyrażana jest przez uczniów dużo bardziej sugestywnie i z większą radością te osoby poszły dziś do szkoły, niż bywało to drzewiej, bo kilka miesięcy, że tak powiem, wolnego spowodowało to, że uczniowie zaczęli szkoły swoje bardzo, bardzo lubić. Oczywiście jest to też tęsknota za przyjaciółmi, za znajomymi, ale też jak się okazuje, że za nauczycielami. Myślę, że w odwrotną stronę taka sytuacja też ma miejsce i zakładam, że ten rok szkolny już bez przeszkód dotrwa do końca swojego roku kalendarzowego szkolnego, czyli do końca czerwca, 24 powiedzmy czerwca 2021 roku. I o to, mam nadzieję, wszyscy będziemy się tutaj w jakiś sposób modlić, bo jest to niezwykle ważne z powodów i psychologicznych, i takich czysto merytorycznych, bo jak się okazało, zdalne nauczanie to nie jest to nauczanie, które jest nauczaniem bezpośrednim w kontakcie z nauczycielem, z klasą, z uczniami, z koleżankami, z kolegami. Dlatego też jeszcze raz bardzo serdecznie życzmy sobie wszystkim nam tutaj tego, aby ten rok szkolny dotrwał do swojego końca w formie nauczania bezpośredniego. Tam, gdzie oczywiście będą różne sytuacje awaryjne związane właśnie z tą chorobą COVID-19, będą troszkę inne zalecenia, będą pewnie, będzie nauczanie mieszane, ale to też myślę wszystko przetrwamy i pokażemy, że stać nas Polaków na to, żeby i z takich ciężkich opresji wyjść cało, bo po prostu warto dla naszych dzieci, dla naszej młodzieży i dla nas samych. Raz jeszcze wszystkiego dobrego na ten nowy rok. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję panu staroście za tę wypowiedź. Ja powiem jeszcze tylko odnośnie obrońców Rzeczypospolitej Polskiej w 1939 roku. Cześć i chwała bohaterom. Szanowni państwo, zamykam obrady 27. sesji Rady Powiatu Bartoszyckiego. Dziękuję bardzo.